Polska jest mała, nigdy nie wiemy, kogo spotkamy. Takie miłe zaskoczenie. Natomiast wracając do meritum, ja kandyduję do Unii, do Parlamentu Europejskiego i jak tak sięgam pamięcią, to moim marzeniem, abyśmy byli równo traktowani, abyśmy żyli na podobnym poziomie, jak żyje się w innych krajach Unii Europejskiej, to były takie moje wspomnienia jeszcze z czasu studiów. Ja studiowałam rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w wakacje, a był to rok 94, 5, wakacje wyjeżdżałam, tak jak wielu moich kolegów, do pracy do Wielkiej Brytanii, Norwegii. I pamiętam w Wielkiej Brytanii, jak wychodziliśmy w porcie, no to było właśnie ta strefa celna, było napisane kraje Unii Europejskiej i oni sobie szli, tylko tam pokazywali, skąd są, i inne kraje, w tym my Polacy, którzy byliśmy tam przesłuchiwani, sprawdzano nam pozwolenia na pracę, pytano, po co jedziemy, czy nie zostaniemy, pieczątki, do kiedy nam wolno zostać i tak dalej. Ja mówię, kurczę, jak oni mają dobrze, a my jesteśmy tak traktowani. I chyba tak naprawdę od wtedy mój taki jakieś zainteresowanie Unią Europejską. Później był rok 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i tutaj jakby mój ten entuzjazm mocno przygasł, bo rzeczywiście warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku były nie najbardziej szczęśliwe, powiedziałabym, ale w dużej mierze, trzeba to przyznać uczciwie, dzięki czy przez wtedy rządzących naszych polityków, a wtedy rządziło Leszek Miller z Polskim Stronnictwem Ludowym. No, Miller do tej pory przechwala się, że to on wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Natomiast chociażby w przypadku dziedziny, którą ja się zajmuję zawodową, w przypadku rolnictwa, było to naprawdę no, bardzo niekorzystne. Polscy rolnicy dostali niespełna 30% płatności, które otrzymywali wtedy chociażby farmerzy niemieccy. Było to bardzo niekorzystne, ale dla nas, ludzi, którzy się uwolniliśmy od Związku Radzieckiego, była to chyba jedyna wtedy alternatywa, wstąpić do Unii Europejskiej, wstąpić do NATO. I rzeczywiście no, wstąpiliśmy wtedy. Obiecano nam, że bardzo szybko dorównamy do poziomu życia mieszkańców innych krajów starej Unii Europejskiej. 1 maja obchodziliśmy 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Wiemy, jak było. Spoty za miliony przygotowane przez rząd. Ogromna propaganda rządzących o tym, że no, to wielki sukces, że my zyskaliśmy. Natomiast jak ja jeżdżę, to Polacy już tak się nie cieszą. Rzeczywiście spore środki wchłonęła Polska, ale w mojej ocenie w dużej części te środki zostały przejedzone, żeby nie powiedzieć rozkradzione. Ja w sprawozdaniach marszałka Jarubasa w Echu Dnia, jak przeczytałam, że przez te wszystkie lata wybudowano około 50 km dróg dwujezdniowych w województwie, w tym obwodnica Kielc, krótki odcinek drogi ze Skarżyska Kamiennej, 7 do Kielc, wyjazdówka gdzieś z Kielc, no w sumie wyszło 50 km, ale to był no, długi okres obecności, duże środki i uważam, że tutaj znowu wina leży, że nasi rządzący nie potrafili dobrze zainwestować tych pieniędzy. My w tej perspektywie programowania 2007-2013, a przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość negocjowało te środki. Wynegocjowało sporo. O też program Polski Wschodniej, którym objęte zostało województwo świętokrzyskie dzięki staraniom, no już tutaj w Prawie i Sprawiedliwości,
No, mojego świętej pamięci męża, Przemysława Gosiewskiego. Ja pamiętam, jak były pierwsze przymiarki do tego, żeby rzeczywiście Polska Wschodnia to była ta część Polski, która geograficznie leży przy granicy wschodniej. Natomiast to znalazła się też grupa osób, która stwierdziła, że trzeba brać pod uwagę czynniki ekonomiczne, nie położenie. I tak też się stało. Jak chwali się pan marszałek Jarubas? 12 miliardów pochłonęło województwo świętokrzyskie. Natomiast nie mamy ani jednej dwujezdniowej drogi, chociażby z północy na południe województwa, czy ze wschodu na zachód województwa. Nie mamy lotniska w okolicach Kielc, o czym się wiele mówiło. Pani komisarz Hibner wtedy mówiła, że lotnisko w Kielcach nie jest potrzebne, że wybuduje się siódemkę, że będzie to droga ekspresowa, która umożliwi szybki kontakt z lotniskami w Warszawie czy w Krakowie. No teraz, jak wiem od mieszkańców Kielc, wolą dojechać na przykład na lotnisko do Katowic niż do Krakowa. Do Warszawy również marzenie mojego świętej pamięci męża wybudować właśnie siódemkę jako ekspresową drogę dwujezdniową. W pewnych fragmentach udało się to zrobić, ale w 2007 roku, jak Prawo i Sprawiedliwość oddało władzę, to Przemek, pamiętam, mówił: mam nadzieję, że nie zdążą tego skreślić z list, że muszą to już dokończyć, tą budowę. Niestety okazało się, że tylko fragmenty tej drogi ciągle są wybudowane. Ja wczoraj chociażby jechałam do Krakowa na konwencję. Dramat, moi drodzy. Ja korzystałam wcześniej z tego odcinka siódemki dwujezdniowego. Jak się wjeżdża na tą drogę z Kielc do Krakowa, niby siódemka, ale ograniczenia do 70. My mamy XXI wiek. I rzeczywiście nie wykorzystaliśmy szansy i tych środków na wybudowanie dobrych systemów komunikacyjnych. Nie mamy kolei, nie mamy. No tutaj w przypadku kolei sytuacja jest jeszcze gorsza, bo nawet nie potrafiliśmy wykorzystać środków. Pozostaje nam tylko transport własny kiepskimi drogami. Nawet tam, gdzie są wybudowane, poprawione nawierzchnie, to nie była wizja. To nie była wizja rozwoju województwa XXI wieku, bo kręta droga z jedną jezdnią to jest jakieś nieporozumienie w XXI wieku, bo w XXI wieku czas to pieniądz. I województwo świętokrzyskie jest na tyle małym województwem, że gdyby usprawnić ten transport, to umożliwiłoby szybkie przemieszczanie się. Ja już nie mówię o tym, że wiele miast ciągle nie ma obwodnic i nasilający się transport tak naprawdę utrudnia życie mieszkańcom. I po tych 10 latach, zamiast bilansu, zamiast analizy, zamiast wyciągania wniosków, co można było zrobić jeszcze, jak można było lepiej wydać te pieniądze, no zamiast szczegółowej kontroli, żeby te pieniądze nie były rozkradane. Bo tak naprawdę w 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość zostawiło kompletne listy inwestycji do realizacji. Ten rząd po przyjściu potraktował to luźno. Większość realizacji nie wykonano. Tylko dlatego, że to zaplanowało Prawo i Sprawiedliwość, a my planowaliśmy inwestycje dla ludzi. Były to inwestycje potrzebne, a nie jakieś wydumane, wymyślone. Chociażby przykład takiej inwestycji, za którą mój świętej pamięci mąż był podawany do prokuratury. To wydłużenie właśnie peronu we Włoszczowie. Szanowni Państwo, wiecie, skąd wybuchła awantura o peron we Włoszczowie? Ja to pamiętam doskonale. Ja w 2005 roku na 2 miesiące spędziłam zamiast urlopu do kampanii wyborczej, wspierając mojego świętej pamięci męża. I właśnie ten kolejarz, który od lat zabiegał o wydłużenie o kilkanaście metrów tego peronu, przyszedł do biura, ja tam akurat byłam,
On opowiedział mi całą historię. Mówi, proszę Panią, mówi, od lat są projekty, plany przygotowane. Mówi, PKP nie chce tego zrobić. Mówi, byłem u różnych posłów, u różnych opcji, nie chce tego zrobić. Ja mówię, wie Pan, no ja zapiszę, przekażę mężowi, może coś się uda zrobić, ale po wyborach. To był 2005 rok. I rzeczywiście mój mąż na początku podchodził do tego dosyć sceptycznie. Ten pan jeszcze musiał wielokrotnie przekonywać, na różnych spotkaniach, naciskać, zbierać jakąś grupę. I wreszcie udało się. Mój mąż po wielu rozmowach rzeczywiście w PKP okazało się, że tam są gotowe plany, projekty i tak dalej. Tam mu powiedziano, wie pan, panie pośle, mówi, teraz to tego nie zrobimy, ale za 3 lata będzie modernizacja magistrali i wtedy możemy przy okazji ten peron wydłużyć. No ale mówi, dobrze by było, żeby samorząd dołożył połowę środków na wydłużenie tego peronu. No i tam oczywiście nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, rządziły tam różne lokalne układy, nieważne jakie. I oni zgodzili się, bo widzieli, że to jest inwestycja dobra dla Włoszczowy. I rzeczywiście ta inwestycja była zrealizowana. Jak kończyła się realizacja? Oczywiście Przemysław Gosiewski na bieżąco pilnował, bo tak to musi być, trzeba zabiegać. Wielokrotnie tam były jakieś próby innej realizacji. Ale w momencie, kiedy było to oddawane do użytku, Przemysław Gosiewski był wicepremierem rządu Jarosława Kaczyńskiego. No i ci lokalni działacze samorządowi wpadli na sprytny pomysł. Stwierdzili, no po co nam ma to Gosiewski otwierać? To jak my otworzymy, to będzie to nasz sukces. I rzeczywiście w tajemnicy przed nim wyznaczyli termin otwarcia tego peronu. Wtedy się miał ekspres po raz pierwszy zatrzymać. Wyznaczyli wtedy, kiedy on prowadził posiedzenie Rady Ministrów w zastępstwie premiera, a stwierdzili, wtedy to Gosiewski na pewno nie przyjedzie. Ustawili orkiestrę dętą, zebrała się grupa, uroczystość przygotowana, ale ktoś zadzwonił do Gosiewskiego, a on zadzwonił do PKP, mówi, słuchajcie, mówi, a co to wy mi robicie za moimi plecami? W końcu mówi, to ja jestem wicepremierem, czy nie? Mówi, i nie wiem, co się dzieje we Włoszczowie. No PKP stwierdziło, mówi, panie premierze, ale my nie wiedzieliśmy, że to bez pana udziału. No i ustalili, że tak naprawdę otwarcie będzie kilka dni później. No ale w tym dniu, kiedy lokalni działacze się ustawili, ekspres podjechał, zobaczył wstążkę przebiegającą przez tory, zwolnił, przeciął wstążkę i odjechał. No i działacze zdenerwowali się, ale jak dowiedzieli się, że kilka dni później przyjeżdża Gosiewski otwierać ten peron, no to wybuchła awantura medialna. Ustawiali mu popiersia z gipsu, pojawiły się artykuły, media nawet centralne, stwierdzili, że Gosiewski to aferzysta, robi dla siebie peron. O, już nie mówię o tym, że w koszty wliczyli cały koszt modernizacji tej magistrali, poszło to w miliony. I no tak wybuchła afera, posłowie Platformy Obywatelskiej nawet doniesienie do prokuratury złożyli. Mój świętej pamięci mąż musiał przejść ścieżkę zdrowia, wytłumaczyć wszystkim. Ale tak naprawdę w pewnym momencie to, ja mogę teraz to z uśmiechem mówić, ale wtedy to było dla nas bardzo, bardzo nieprzyjemne, bardzo groźne, bo mój mąż był człowiekiem, który tak naprawdę swoje życie poświęcił pracy. Nie można go było oskarżyć o jakieś inne sprawy, więc oskarżono go o jakieś takie nadużycie natury, że Gosiewski robi co chce. I tak było z tą aferą włoszczowską. Szanowni Państwo, ale w międzyczasie dojechał do nas przez Polskę w budowie pan minister Antoni Macierewicz. Serdecznie witam, panie ministrze. Bardzo, bardzo dziękuję, ale nie chciałbym przeszkadzać w tej wspaniałym przemówieniu pani senator, także włączę się później, jak pani senator skończy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że my wielokrotnie jeszcze będziemy mieli okazję spotykać się. Za chwilę oddam głos naszemu szczególnemu gościowi, bo on zapewne będzie rzadziej bywał u Państwa, chociaż na pewno nie jest to ostatni raz. Moi kochani,
Ja zdecydowałam się kandydować do Parlamentu Europejskiego. Kandyduję z 4. miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jestem jedynym kandydatem z ziemi świętokrzyskiej. Reszta osób to są kandydaci z Małopolski. Wyborczo większej, bo 2/3 wyborców to Małopolska, 1/3 świętokrzyskie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. My, jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, chcemy realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Program Zdrowie, Praca, Rodzina. Jako jedyna partia mamy opracowany już wcześniej, jeszcze opracowywany przez mojego świętej pamięci męża, aktualizowany, bieżący program. Uważamy, że ten program jest równy niż diagnozą stanu obecnego Polski. Jaki ten stan jest, sami Państwo wiecie, to pozostawię Państwa ocenie. Ten program jest dostępny również na stronach internetowych, jak ktoś ma ochotę, może się zapoznać. Ja tylko powiem w skrócie takie najważniejsze rzeczy, które chcemy realizować, chociaż wiemy wszyscy, że w Polsce tak naprawdę trzeba porządkować dziedzina po dziedzinie, począwszy od oświaty, służby zdrowia, systemu emerytalnego i tak dalej. No przede wszystkim, jak ktoś wygra te przyszłe wybory, to musi dokonać audytu finansów publicznych w Polsce, bo my nie wiemy, ile trupów do szaf, ile ukrytych długów ma Polska. Ile trupów do szaf schowała ta ekipa, która rządzi przez wiele lat od 2007 roku. I to będzie ogromne wyzwanie. Przez te 7 lat Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe podwoiło zadłużenie Polski. Niestety, te długi trzeba będzie spłacić. Nikt nam tego nie podaruje. Te długi będą spłacać przyszłe pokolenia. Ten, kto wygra te przyszłe wybory, a mam nadzieję, że Polacy widzą potrzebę zmiany, będzie musiał się z tym zmierzyć. To będzie niezmiernie trudne wyzwanie, ale my to musimy zrobić dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń. I kontekst Parlamentu Europejskiego. My i w programach krajowych i unijnych chcemy, aby wreszcie zwrócić uwagę na rodzinę, aby państwo, również Unia Europejska, otoczyła opieką rodziny, zwłaszcza rodziny, które wychowują dzieci. Wiemy, że mamy ogromny problem demograficzny. Rodzi się mało dzieci, dlatego w tym programie opracowaliśmy wsparcie 500 zł na drugie dziecko, 1000 na trzecie, 1500 na czwarte dziecko. I chcemy, aby również z pieniędzy europejskich były wypłacane europejskie zasiłki rodzinne. To nie jest takie rozdawnictwo, to już ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej i chcemy, teraz jak my wejdziemy, to już mamy budżet od 2014-2020 zaplanowany, ale chcemy, aby w przyszłym budżecie był jeden filar zaplanowany właśnie na wsparcie rodzin. To, co chcemy zmienić, ta szkodliwa ustawa, którą Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska kolanem przepchnęła przez polski Sejm i Senat, czyli nakaz pracy do 67 roku życia. To chcemy zmienić. Chcemy wrócić do stanu poprzedniego. To nie chodzi o to, żeby Polacy pracując odkładali pieniądze na swoje emerytury. Tu chodzi o to, aby otwarte fundusze emerytalne później rozpoczęły wypłatę emerytur, również ZUS, a w przypadku otwartych funduszy emerytalnych oni tymi pieniędzmi będą mogli jeszcze obracać i nie ma takiej opcji, żeby nakazać wszystkim zawodom pracę, czy większości zawodom pracę do 67 roku życia. To może być prawo pracy, jeżeli ktoś chce
może, zdrowie mu służy i ma gdzie pracować. Również służba zdrowia wymaga gruntownej reformy. Minister zdrowia i rząd nie może tłumaczyć się, że to NFZ. Chcemy zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia. On się nie sprawdził. Tam jest potężna korupcja, kolesiostwo. Kontrakty przyznawane są bardzo często prywatnym firmom. No, nawet nie ukrywają, dlaczego dostają te kontrakty. Uważamy, że powinna być podstawowa sieć szpitali, która zabezpieczy potrzeby opieki zdrowotnej dla Polaków. Jeżeli ktoś chce mieć taki biznes prywatny, to proszę bardzo, ale niech to nie będzie dzika prywatyzacja, niech to będzie kapitał prywatny, który chce świadczyć usługi. W pierwszej kolejności publiczna służba zdrowia, jeżeli są potrzeby, to może to uzupełniać prywatna, bądź jeżeli ktoś chce leczyć się prywatnie. Również w tym programie zapisane są zwolnienia z podatku od najniższych emerytur. Również refundacja, leki refundowane. Uważamy, że one powinny być w kwocie, tutaj określone jest około 8-9 zł, czyli w kwocie dostępnej dla Polaków, bo wiemy, że wiele osób teraz odchodzi, nie wykupując, wychodzi od lekarza, nie wykupując recept, nie lecząc się. Moi drodzy, myślę, że nie mam tyle czasu, żeby dziedzina po dziedzinie tego omówić. Natomiast, tak jak mówię, chcemy i liczymy głęboko na to, że wygramy nie tylko te wybory europejskie, bo to jest taki początek drogi. Moi drodzy, ja proszę Państwa, żebyście poszli i zachęcali, bo jest taki psychologiczny chyba moment, że albo my wygramy te wybory i zaczniemy wygrywać kolejne, albo ludzie nie uwierzą. Znaczy, jeżeli uwierzymy, że można wygrać, to wygramy te kolejne. Bo Parlament Europejski, do którego ja kandyduję, to jest takie ciało, powiedziałabym, pomocnicze dla rządu, żeby osiągać cele. Parlament Europejski nie ma inicjatywy ustawodawczej, tak jak chociażby parlamenty krajowe. I ważny jest tutaj udział również w Unii Europejskiej i ważne jest stanowisko czy walka o sprawy polskie szefa rządu i ministrów tego rządu. Natomiast rząd tworzy ten, kto wygra wybory krajowe. W kontekście jeszcze Unii Europejskiej przyszłe wybory samorządowe. Ten, kto wygra w województwie świętokrzyskim wybory samorządowe na poziomie wojewódzkim, ten będzie wydawał i rozdawał środki unijne. Teraz bardzo wiele osób skarży się na to, na sposób, wiele afer jest medialnych, jak te środki wydawane są. Jest niezmiernie, powiedziałabym, ograniczona kontrola nad wydawaniem. Wiemy, kto rządzi województwem świętokrzyskim od lat i też mam nadzieję, że ten stan rzeczy uda się zmienić i mieć wpływ, na co przeznaczane są środki unijne. A moi drodzy, środki unijne teraz już musimy przeznaczać na tworzenie nowych miejsc pracy. Mamy ogromne bezrobocie, całe rzesze bezrobotnych i bezrobotnych ludzi młodych. Już nawet obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego mówi, że wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej, chociaż on jest z innej bajki niż my, ale będzie walka z bezrobociem. Tylko z bezrobociem można walczyć poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Przeznaczanie pieniędzy na konkretne miejsca pracy, na zakładanie nowych firm. Każdy młody człowiek, który ma dobry pomysł na firmę, powinien być właśnie wspierany i ze środków krajowych, i unijnych. Teraz ten rząd, zresztą ja wracam świeżo z debaty telewizyjnej w Kielcach i przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, jak zapytano o walkę z bezrobociem, on mówi znowu o szkoleniach, o kształceniu, tak?
cóż nam z tego, żeby będziemy szkolić i kształcić w nieskończoność? Oczywiście kształcić trzeba, natomiast jeżeli w Polsce nie będzie miejsc pracy, to ci kształceni i szkoleni na nasz koszt Polacy będą wyjeżdżać. I już ponad 2 miliony Polaków wyjechało. A pani Róża Thun, która i tak dalej, bo ona ma to nazwisko bardzo długie, tak? A pani Róża Thun ostatnio w telewizji kablowej w Kielcach powiedziała, że Polacy przez wiele lat walczyli o wolność, a teraz mają wolność, mogą sobie wyjeżdżać do pracy do innych krajów. Tylko to nie jest, moi drodzy, wolność, że ktoś za chlebem wyjeżdża na zmywak do Wielkiej Brytanii. To jest niewolnictwo XXI wieku i my, jako Prawo i Sprawiedliwość, chcemy się temu przeciwstawiać. Chcemy rzeczywiście dać pieniądze ludziom na tworzenie konkretnych miejsc pracy. Bo teraz niby jest pewna pula środków unijnych, ale do mnie przychodzi mnóstwo osób, które mówią: mam dobry pomysł, mam dobry projekt, idę, i mówią mi: proszę pana, pan nie ma szansy, tak? A dostają te pieniądze swoi. Ograniczona liczba swoich, tak być nie może. Te środki powinny być powszechnie dostępne i wtedy, jak będziemy odbudowywać przemysł, bo ogłasza się kolejne sukcesy, ale w tak zwanej wolnej Polsce upadły stocznie, zakłady pracy, pozamykano cukrownie. I gdzie mają Polacy pracować? Jeżeli nie odbudujemy przemysłu, nie stworzymy miejsc pracy, to nigdy nie dorównamy poziomowi życia innych krajów. Po 10 latach naszej obecności w Unii Europejskiej Niemcy średnio 4 razy więcej od nas zarabiają, mają kilka razy wyższe od nas emerytury i oni nie mają takich problemów, jakie my mamy. Ja mam wrażenie, że my nie mieliśmy innego wyjścia niż wejść do Unii Europejskiej, ale też nasi politycy nie wykorzystali szansy, nie walczyli, bo w Unii Europejskiej to nie jest kraina miłości. Tak jak nam teraz wmawiają rządzące partie, że trzeba integracji europejskiej, że trzeba i jednego supermocarstwa europejskiego, no ta wspominana już przeze mnie pani Róża Thun z Platformy Obywatelskiej, która jest posłem w Parlamencie Europejskim, mówi: no mamy problem z zakupem gazu, Putin nam drogo sprzedaje, ale jak będziemy mieli jedną super Unię, to ten problem zniknie. Najpierw nam wmawiano, że wejście do Unii to będzie miód i tak dalej, natomiast teraz nam się wmawia, że jak będzie integracja i supermocarstwo, to wszystkie problemy nam znikną. Nie, moi drodzy, nie znikną nam. Mnie taka wizja jednego supermocarstwa Unii ze wspólną armią przeraża. Bo ja zawsze pytam, a kto będzie kanclerzem tego supermocarstwa? Nie pytam, kto będzie premierem, bo to raczej nie wchodzi w grę. To taka chyba metoda na wojnę XXI wieku bez użycia broni. Tak ja to rozumiem, taka podstępna metoda. Bo nie wiem, czy Polska jeszcze w takim supermocarstwie znajdzie swoje miejsce. My chcemy walczyć o to, aby Polska była silnym krajem. My leżymy w samym środku Europy. I jak mówi pan premier Kaczyński, tutaj nie ma miejsca na słabe państwo. My chcemy walczyć o sprawy polskie twardo, nie być poklepiwani po ramionach, tak jak obecny premier, który płynie z tym głównym nurtem, robią co chcą, on godzi się na wszystko. Oczywiście jest ogromna propaganda na użytek Polski. Mówi się, że tutaj Polska taka silna, taka poważana i tak dalej. Ostatnie sondaże mówią o tym, że Donald Tusk jest tam na szarym końcu wśród rozpoznawalności przywódców europejskich. Ta propaganda, która płynie z naszych mediów, jest na nasz użytek. Inni przywódcy europejscy nie szanują nas, bo my się chyba sami nie szanujemy. Takie zachowanie premiera, chociażby to zachowanie w przypadku katastrofy smoleńskiej, której ja teraz nie będę szerzej poruszać, pozwoliliśmy zamordować sobie elitę narodu po raz kolejny. Śledztwo oddaliśmy ruskim, jaki Putin jest, teraz wszyscy widzimy. Wtedy Donald Tusk, ja tego nie zapomnę nigdy do śmierci, w kwietniu powiedział, no, po oddaniu śledztwa ruskim mówi: ja nie mam powodu, żeby nie ufać Rosji.
no, znając chociaż odrobinę historię Polski, a premier jest podobno historykiem z wykształcenia. Nie wiem, kto może takie słowa wypowiedzieć. Nasze media tego nie zauważyły. Natomiast teraz Tusk mówi, że Putin jest zły. Tylko ja mówię, panie premierze, proszę wrócić się 4 lata wstecz i śledztwo przeprowadzić uczciwie. Bo tu nie ma śledztwa, tu nie było żadnego wyjaśniania. Jest tylko ogromna propaganda w stylu rosyjskim. Ta propaganda anodiny, wynajęta najlepsza firma PR-owska i ogłoszona wersja, która zupełnie z prawdą nie ma nic wspólnego. Jest oczywiście szyderstwo z rodzin, z wszystkich, którzy, z pana ministra, którzy chcemy wyjaśniać. W zasadzie naukowcy już wyjaśnili, tylko polski rząd nie chce przyznać się do prawdy, bo musiałby oddać władzę, musiałby zrezygnować z tej władzy. A rządząc mataczy i zapewnia sobie bezkarność. Już 4 rok, 4 lata już minęło, tak? I moi kochani, ja będę kończyć. W dalszej części będzie możliwość pytań. Tak jak powiedziałam, będę walczyć o silną Polskę w Europie, o sprawy polskie, o to, by Unia Europejska była unią gospodarczą. Swoboda gospodarcza, proszę bardzo, ale Parlament Europejski, Unia Europejska powinna mieszać się do naszych spraw obyczajowych. Ta fala różnych raportów, ideologii, gender i tego typu osób wiąże się z tym, że no, tego pokroju ludzie chyba zasiadali w obecnym parlamencie, którego kadencja się skończyła i to oni ten ton narzucali. Uważam, że to są sprawy, które tylko mogą demoralizować. Unia Europejska poza kryzysem gospodarczym przeżywa kryzys wartości. I to w dobrze pojętym interesie Unii Europejskiej, jeżeli ona ma przetrwać, jeżeli ma istnieć, trzeba zmienić. Unia Europejska musi wrócić do swoich korzeni, bo ojcowie założyciele Unii Europejskiej, jak widzą, jaki ona ma teraz kształt, to chyba się w grobie przewracają, tak? Schuman jest kandydatem do ołtarzy, kandydatem na świętego. Natomiast, no co się dzieje w Parlamencie Europejskim? Eurowizja chociażby pokazała to bardzo złośliwie, ale też bardzo trafnie nasi sąsiedzi za wschodniej granicy zinterpretowali, że wynik Eurowizji to tak naprawdę pokazuje, jaką wizję ma Europa na swoje funkcjonowanie. To ja się z tym w pełni zgadzam, chociaż to no, wypowiedział czy napisał człowiek, no, którego ja nie podzielam jego poglądów, ale ten akurat jest niezmiernie trafny. I Prawo i Sprawiedliwość i w Parlamencie Europejskim i w polskim rządzie chce reformować, chce walczyć o sprawy polskie, moi drodzy. Natomiast płynie rzeczywiście propaganda medialna, że będzie niska frekwencja. Nie dajmy się, że tak powiem, w taki sposób oszukać. Nie wierzmy w to. Pójdźmy do wyborów, zachęcajmy, żeby jak najwięcej osób poszło, bo dla rządzących ta niska frekwencja jest korzystna. Dla nas niestety nie. Jeżeli państwo chcecie, żeby jakiekolwiek zmiany zachodziły, żeby ten postkomunistyczny system pogonić, to trzeba pójść i zacząć zmieniać. Trzeba chodzić do kolejnych wyborów. I o to państwa proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja będę cel zrealizować. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi intensywną kampanię wyborczą. Nasi kandydaci obecnie są w trakcie tej kampanii w mediach elektronicznych, w gazetach, ale nade wszystko nasi kandydaci cenią i najbardziej stawiają na bezpośredni kontakt z wyborcami. To jest to, co daje nam i naszym kandydatom właściwy obraz i wiedzę o tym, jakie Państwo macie zdanie, jakie Państwo macie opinie. Również w trakcie tych spotkań z mieszkańcami docierają do nas osoby, które mogą dać świadectwo o tym, że nasi kandydaci są osobami, które ten mandat będą wypełniały właściwie, godnie, dadzą świadectwo, że merytorycznie nasi kandydaci są najlepsi. Stąd dzisiejszy, Szanowni Państwo, obecny jest z nami pan minister Antoni Macierewicz, działacz opozycji antykomunistycznej, minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i osoba, która moim zdaniem skutecznie i z dużą determinacją tropiła patologię
w wojskowych służbach informacyjnych, gdzie troszeczkę te służby się rozpędziły i weszły w życie polityczne, gospodarcze, oddziałując negatywnie na nasze społeczeństwo do dnia dzisiejszego. Panie ministrze, oddaję panu głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję najmocniej za tak miłą zapowiedź. Ona mi się oczywiście nie należy, ale po tym wspaniałym wystąpieniu pani senator niewiele tak naprawdę mogę dodać, chociaż jestem do państwa dyspozycji na każde, co powiedział, na każde pytanie czy na każdy problem. Proszę się nie krępować, jeśli będą jakieś kwestie, które państwo nie zauważą w mojej wypowiedzi, a uznają, że warto coś na ten temat powiedzieć, to powtarzam raz jeszcze, będę do dyspozycji. Nie ma głupich pytań, są tylko niemądre odpowiedzi. Według tej reguły spróbujmy pracować. Tutaj pan zapowiedział mnie naprawdę z wielką wdzięcznością, tego wysłuchałem, że miałem coś wspólnego z likwidacją wojskowych służb informacyjnych. Rzeczywiście likwidowałem patologie, które narosły przez okres komunistyczny i później także w wojskowych służbach informacyjnych, ale jeżeli mówimy o systemie bezpieczeństwa kraju, to przede wszystkim budowałem polski kontrwywiad i wywiad wojskowy, dlatego że warto sobie uświadomić, iż przyjęliśmy do pracy ponad 3000 młodych ludzi, dobrze wykształconych, którzy nie byli uwikłani w komunizm, którzy nie pochodzili od aparatczyków komunistycznych, którzy nie mieli za plecami ani Marcelego Nowotki, ani żadnych innych zbrodniarzy, którzy byli po prostu Polakami, chcieli dla pracy i chcą dla Polski pracować, więc to jest sprawa pierwsza. Po drugie, ja niestety mam już swoje lata, co łatwo zauważyć, w związku z tym zajmowałem się nie tylko wojskowymi służbami informacyjnymi, nie tylko aparatem wojskowej bezpieki, ale także likwidowałem i budowałem aparat służby cywilnych na początku lat 90. i jestem zapewne jedynym polskim politykiem działającym, który kontrolował zarówno cywilne, jak i wojskowe służby cywilne na początku lat 90., wojskowe na początku, w połowie lat 2000. No i tak dalej, i tak dalej. O wielu rzeczach można by w tej materii powiedzieć, ale jak państwo może wiecie, teraz zajmuję się przede wszystkim sprawami związanymi ze śmiercią polskiej elity narodowej, która zginęła, która poległa w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku, w tym pan premier Przemysław Gosiewski, którego żona dzisiaj kandyduje, naprawdę dając świadectwo determinacji, odwagi i gotowości służenia Polsce. Mało kto, tak jak Przemysław Gosiewski, zasłużył się tutaj ziemi świętokrzyskiej. Co do tego nie ma nikt wątpliwości, a te kpiny, ten atak na niego wtedy, kiedy we Włoszczowej zaczęły zatrzymywać pociągi, wtedy, kiedy zaczął rzeczywiście widocznie działać na rzecz tej ziemi, są najlepszym świadectwem, jak wiele zrobił i jak bardzo znalazł za skórę tej oligarchii, która dzisiaj rządzi Polską, dlatego że gdy zastanawiamy się, jaki jest sens tych wyborów, przed którymi stanęliśmy, wyborów, które mogą się wydawać abstrakcyjne, jakiś Parlament Europejski, gdzieś daleko, nie wiadomo, tam jest 700 iluś tam posłów, wszystkich Polaków razem jest 50, nawet gdybyśmy wygrali wszystkie mandaty, to i tak nie zdominujemy pozostałych. Czy to w ogóle warto, często ludzie pytają, czy to warto, do czego to służy? No przede wszystkim służy to do tego, żeby krzyczeć, mówić jasno, otwarcie i głośno tam w Parlamencie Europejskim, że Polska nie ma zamiaru stać się kolejnym landem, że Polska nie zrezygnuje ze swojej niepodległości, że Polska nie zrezygnuje ze złotówki. Gdy tydzień temu była debata na temat spraw zagranicznych w Sejmie, okazało się nagle, i mówił to pan Tusk, mówił to pan Rosati, główny człowiek od finansów Platformy Obywatelskiej, że oni chcą zlikwidować złotówkę. Tę złotówkę, którą ocalił Przemysław Gosiewski, którą ocalił pan prezydent Kaczyński.
ci ludzie, którzy polegli właśnie nad Smoleńskiem, którą ocalił pan premier Jarosław Kaczyński, tę złotówkę, która daje szansę, i to nie chodzi tylko o symbol odróżniania się. To nie w tym rzecz, że pieniądz jest, oczywiście jest bardzo ważnym, zewnętrznym symbolem, ale przede wszystkim jest narzędziem, które umożliwia rządowi polskiemu swobodnie decydować, jakie pieniądze na jakie dziedziny są wydane. I chcę państwu powiedzieć od razu wprost. Jak wiecie, mówiła o tym pani senator, jednym z najważniejszych rzeczy, którą zrobimy, gdy dojdziemy do władzy, to jest zmiana tej ustawy 67. Nie może być ustawy, która mówi, że kobiety polskie mają pracować do 67 roku życia. To jest barbarzyństwo. Zwłaszcza, że jak świetnie wiecie, wcale nie chodzi o to, żeby ludzie pracowali do 67 roku życia. Chodzi o to, żeby im nie wypłacać pieniędzy. Chodzi o to, żeby oni umarli wcześniej. Chodzi o to, że państwo chce się żywić na tym, że nie daje pieniędzy tym, którzy zostali sterani w pracy dla państwa. To jest po prostu hańba. Nie może państwo występować jako czynnik, który żeruje na życiu swoich obywateli. To jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. Ale jeżeli spełnią się plany Platformy Obywatelskiej w Unii Europejskiej, ale jeżeli oni swojego dopną, to wtedy już tego nie zrobimy, dlatego, bo pieniądze będą w budżecie centralnym, pieniądze będą w budżecie europejskim. Jeżeli będziemy mieli euro, to my już nie będziemy mogli decydować, ile pieniędzy jest na służbę zdrowia, ile pieniędzy jest na emeryturę, ile pieniędzy jest na konsumpcję, ile pieniędzy ma być wydane na nowe inwestycje. My musimy odbudować polski przemysł. Zniszczono przemysł, zaorano przemysł. Proszę państwa, to o co walczyły pokolenia Polaków, o dostęp do morza, o zbudowanie polskich portów i polskich stoczni. W ciągu jednego roku, pan Donald Tusk przypuścił, w ciągu jednego roku sprzedał, zaorał, i to jeszcze z takim ustawodawstwem, które nakazywało tak to sprzedać, żeby nie można było budować tam statków. Żeby ten, kto kupi, nie mógł kupić całości stoczni, tylko żeby było to sprzedawane tak w częściach, żeby nie można było produkować statków. Dlaczego? No może dlatego, że 60 km bardziej na zachód rozbudowywały się stocznie niemieckie. Może o to chodziło. Może to poklepywanie przez panią Merkel po plecach miało taką funkcję. A może chodziło o to, co zrobił, co opisał pan Paweł, jak on tam się nazywa, Piskorski, prawda? Pan Paweł Piskorski, współpracownik Donalda Tuska, który po prostu mówi, że oni brali pieniądze niemieckie. Który najnormalniej w świecie mówi, że oni wyrośli na pieniądzach niemieckich. Ja mogę dodać z tych badań, z tych działań, które robiłem wtedy, kiedy likwidowałem wojskowe służby informacyjne, że nie ma wątpliwości, że dostawali pieniądze z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Czyli z tego funduszu, który miał spłacić polskie długi w końcu PRL-u, a który na te długi wziął pieniądze z polskich przedsiębiorstw i zniszczył najwięcej na 30 miliardów dolarów w 90 roku. Na 30 miliardów dolarów. Wiecie, ile z tych pieniędzy zostało? Co zostało z tych pieniędzy? Bo Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego istnieje po dzień dzisiejszy. I mieści się w tym samym miejscu, w którym się mieścił, czyli Miła 2, ulica Miła 2 na Muranowie w Warszawie. Otóż z tych 30 miliardów, z tych wszystkich pieniędzy, z tych wszystkich zakładów pracy, które złożyły się na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, został album z 500 zdjęciami Marilyn Monroe. To jest zestaw za pieniądze, które zostały stracone. To jest zestaw. Tyle zostało. Możemy sobie pooglądać panią Marilyn Monroe w bikini. Ładna dziewczyna, w porządku, dobrze. No. Każdy z zainteresowaniem obejrzy. Ale to są pieniądze, to jest to, co Polska dostała w zamian za gigantyczne zadłużenie, w zamian za zniszczenie polskiego przemysłu, w zamian, że tak powiem, za utratę przez miliony ludzi pracy, za utratę emerytury, za te, że tak powiem, pieniądze, które jako zupki kuroń rozdawał. No przecież to jest naprawdę horror. Otóż
jeden z ludzi, którzy byli współpracownikami pana Rzemka, dyrektora generalnego Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, człowieka wojskówki komunistycznej, a jeden z jego współpracowników, pan Wiktor Kubiak, był głównym sponsorem fundującym biura Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli zakładającym wyposażającym biura pana Donalda Tuska. Taka jest prawda o genezie tej partii. A oczywiście ja nie mam zamiaru twierdzić, że są wszyscy złodziejami, może co niektórzy, nie wiem tego. Za to wiem na pewno. Wiem na pewno, że jednym teraz do Parlamentu Europejskiego z tej partii kandyduje pan Dariusz Rosati. Pan Dariusz Rosati, który był członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. I to on właśnie ostatnio na debacie sejmowej mówił: Polska musi zrezygnować z polskiej złotówki. Polska musi przyjąć euro. Polska musi się stać częścią państwa europejskiego. Czyli ludzie, którzy rozkradli Polskę, którzy mają, że tak powiem, nasz dług i nasze życie w swoich rękach, bo to on między innymi jako Rada Nadzorcza usankcjonował, usprawiedliwiał te złodziejstwa Rzemka i wojskówki. On, że tak powiem, miał obowiązek pilnowania, a zamiast pilnowania zgadzał się na te kradzieże. Ludzie, którzy 25 lat temu tolerowali grabież polskiego mienia narodowego, dzisiaj nas pouczają, że my mamy zrezygnować ze złotówki. Dzisiaj nam mówią, że my mamy się stać częścią państwa europejskiego. Dzisiaj nam mówią, że euro to jest najlepsze rozwiązanie na świecie wszystkich naszych problemów. Taki jest wybór. Taki jest wybór, który staje dzisiaj przed nami. Dlatego stawiamy na takich ludzi jak pani Beata Gosiewska. Dlatego przedstawiamy państwu takich kandydatów. Dlatego, bo oni będą musieli w nielicznym gronie walczyć przeciwko całym, że tak powiem, zastępom ludzi, którzy będą chcieli Polskę po prostu sprzedać, po prostu rozgrabić, po prostu zniszczyć. Bo to się dzieje na polu gospodarczym, to się dzieje na polu społecznym, ale jak państwo wiecie, mówiła o tym też pani Beata, to się dzieje też na polu po prostu ludzkim. Tam, gdzie jest zaplanowana systematycznie likwidacja polskiej rodziny. Bo oczywiście można by powiedzieć, że to jest śmieszne, jak nam mówią, że będziemy przerabiali chłopców na dziewczynki, a dziewczynki na chłopców. No ale państwo dobrze wiecie, że tutaj chodzi nie tylko o śmiech. Dlatego, bo jeżeli się realizuje program uświadomienia seksualnego 5-letnich dzieci, to już nie jest śmieszne. To już przestaje być zabawne. To już przestaje być parada wolności. To jest po prostu pomysł niszczenia naszego człowieczeństwa, nie tylko rodziny, ale wręcz człowieczeństwa. Pan ksiądz prymas Wyszyński, Stefan kardynał Wyszyński mówił, że naród to jest rodzina rodzin, ale nikt nie obchodzi naród, a jeżeli obchodzi, to obchodzi ich tylko, żeby go zniszczyć. I mówmy sobie otwarcie, wiemy o tym. To nie jest tak, że to jest coś nowego. Ja nie mówię państwu niczego nowego. Państwo to lepiej wiecie niż ja. Pan Donald Tusk to napisał wiele lat temu. Napisał tak: polskość to nienormalność. Naprawdę, to są jego słowa. Widzę, że pani patrzy zaszokowana, ale tak napisał. Polskość to nienormalność. No to jeżeli oddajemy władzę ludziom, którzy plują na nas, którzy wprost mówią: wy jesteście nienormalni, my będziemy tak rządzić, żebyście byli jeszcze bardziej nienormalni, to nie dziwmy się temu. No przecież trudno, żeby państwo długo zdołało, że tak powiem, przezwyciężyć rządzących, którzy głównie zajmują się niszczeniem tego narodu i niszczeniem tego państwa. W Katyniu zginęło i w tych obozach, w których Katyn jest tylko symbolem, 23 tysiące najlepszych polskich żołnierzy, przedstawicieli policji, straży granicznej, wojska, innych służb mundurowych. To straszliwa tragedia, śmierć polskiej elity. W Smoleńsku zginęło 96 osób tylko. Może powiedzieć niewiele. Co to jest 96 osób? Czasami ginie więcej. Ale nie było w dziejach świata takiej tragedii, takiej katastrofy, gdzie w jednej sekundzie zginęłoby całe kierownictwo państwa. To się nigdy nie zdarzyło. I to od tego momentu ruszyła ta fala destrukcji i niszczenia Polski we wszystkich wymiarach. W
Wcześniej też mówiliśmy już o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, mówiliśmy już o różnych planach i realizacjach, które miały miejsce wcześniej, ale przyspieszenie tej katastrofy kierowanej przez pana, czy tolerowanej, bo może on jest niewinny. Ja naprawdę nie mam zamiaru go oskarżyć, bo on jest po prostu, może on jest tylko głupi i bezradny. Możliwe, prawda, z tym swoim uśmieszkiem i wilczymi oczyma. Naprawdę nie mam zamiaru tutaj twierdzić, że wszystkiemu jest winien pan Donald Tusk. Może bardziej jest winien pan Sikorski, prawda? Może bardziej jest winien pan Arabski, nie wiem, który wyjechał teraz na placówkę do Hiszpanii. Może pani Kopacz, która kłamała bezczelnie, mówiąc, że tam przekopano tę ziemię w Smoleńsku na metr głęboko. Kłamała po prostu prosto w oczy, w Sejmie mówiła coś, co było nieprawdą i ona wiedziała, że jest nieprawdą. Więc nie chcę nikogo z nich, niech kogo z nich oskarżać, ale jedno jest pewne. Wysłano prezydenta na śmierć. To jest pewne, dlatego, bo my zanalizowaliśmy bardzo dokładnie całe przygotowania. I być może powodem były cele gospodarcze, o których mówiła tutaj pani Beata Gosiewska. Być może chodziło o to, że pan Donald Tusk chciał się bezpośrednio dogadać z Putinem co do kupna gazu. I nie chciał, żeby ktoś tego słuchał. Może chodziło o to, a może chodziło o coś innego. Ale niewątpliwie rozdzielenie tych wizyt, bo one miały być łączne. Miała być jedna wspólna wizyta premiera i prezydenta. To pan Władimir Putin żądał, żeby je rozdzielić. I Donald Tusk zrobił wszystko, żeby je rozdzielić. A potem zrobił wszystko, żeby samolot prezydenta nie był w żaden sposób chroniony. Muszę państwu powiedzieć, że tam jest bardzo wiele rzeczy, wiele państwo znacie. Nie chcę wszystkiego tego opowiadać, musielibyśmy tutaj siedzieć nieomal do rana, ale o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo ona, chociaż wydaje się drobna, jest wstrząsająca. Wstrząsająca jest naprawdę. Otóż Biuro Ochrony Rządu, czyli ten segment bezpieczeństwa państwa, który się zajmuje właśnie ochroną prezydenta podczas wizyt zagranicznych, przygotowując tę wizytę, pisał do swojego odpowiednika w Rosji Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej, zamawiając poszczególne sposoby chronienia prezydenta. A więc najpierw samochód pancerny, tak żeby pan prezydent z lotniska pojechał do Katynia w samochodzie pancernym. I wysłał taką depeszę. Ta depesza przechodziła przez ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego, bo oni to w ministerstwie tłumaczyli i przekazywali dalej do ministerstwa rosyjskiego. I do ministra Sikorskiego przyszła depesza. Ma być zamówiony samochód pancerny. Ale od ministra Sikorskiego do Rosji wyszła depesza. Ma być zamówiony samochód normalny. Bez pancernej ochrony. Do ministra Sikorskiego przyszła depesza. Mają być co 100 metrów strzelcy wyborowi, którzy będą strzegli ustawieni na drodze odjazdu pana prezydenta z lotniska do Katynia, strzelcy wyborowi, którzy będą w razie czego chronili prezydenta, gdyby było jakieś niebezpieczeństwo. Ale do Moskwy przyszła depesza, mają być obserwatorzy z lunetkami. Naprawdę. Znaczy, muszę wam powiedzieć, jak to przeczytałem, że te depesze zmieniono ich treść po prostu. To już, mogę powiedzieć, że już nic więcej mi nie jest potrzebne. Może to jest w wymiarze karnym rzecz, która nie jest, że tak powiem, karalna. Może, że tak powiem, za to nie można nikogo ukarać. Nie wiem, nie znam się na tym. Niech sędziowie, jak będą uczciwi sędziowie, jak będą uczciwi prokuratorzy, niech oni ten materiał ocenią, ale ja mam obowiązek ten materiał zebrać, przygotować i wtedy, kiedy w Polsce będą ludzie uczciwie oceniający to, co się zdarzyło i im to przedstawić. Bo dla mnie to jest coś, co się nazywa zwykle w świecie przestępczym wystawienie prezydenta, wystawienie go na strzał. Pozostawienie go bez żadnej ochrony. No to już wiecie państwo, że tam nigdy nie było Biura Ochrony Rządu na miejscu, że oni nigdy nie sprawdzili tego lotniska, nie sprawdzili tej wieży, niczego w ogóle nie sprawdzali. Ale to, że zmieniono świadomie treść przygotowań, tak, żeby przygotowania, które miały chronić prezydenta, zamieniły się w coś, co było zupełnie bez żadnego znaczenia dla jego bezpieczeństwa, to jest rzecz po prostu straszliwa.
To jest rzecz straszliwa. Dzisiaj materiał, który został zebrany przez nas, nie ulega wątpliwości. Ten samolot został wysadzony w powietrze. Doszło do trzech kolejnych eksplozji. Najpierw w lewym skrzydle, potem w centrum płacia, a na końcu w salonce prezydenta, która została rozerwana na strzępy. Gdzie indziej jest burta, przy której siedział prezydent, 30 metrów od całego samolotu leży ten fragment burty ze spalonym, stopionym na czarno okienkiem samolotowym przy plecach i przy ramieniu pana prezydenta. Gdzie indziej leży ciało poparzone, zniszczone ciało pana prezydenta, gdzie indziej leży kanapa, na której siedzieli jego goście i oparcie na tej kanapy. To wszystko leży w promieniu mniej więcej 50-60 metrów, rozrzucone na wszystkie strony. Nie ma wątpliwości, że to było wynikiem eksplozji, podobnie jak to skrzydło, podobnie jak centropad. Co, tego nie ma wątpliwości. Oczywiście, można się zastanawiać, my tego nie wiemy, ja nie mam zamiaru twierdzić, że jesteśmy o tym przekonani. Wiemy, że mamy tutaj dowody. Co doprowadziło do tych kolejnych eksplozji? Co doprowadziło? Tego nie wiemy, czy to był materiał wybuchowy, który był tam zamontowany wcześniej, czy wstrzelony materiał, na przykład w wyniku pocisku, tam nie wiem, powietrze, czy ziemia, powietrze. Tutaj nie dyskutuję, może jakiś inny mechanizm tych eksplozji był. W tej sprawie od razu mówię, my dopiero jesteśmy na etapie badań. Ale to, że samolot został zniszczony przez kolejne eksplozje, to nie ulega żadnych wątpliwości. Mówię o tym w skrócie, nie chcę się nad tym rozwodzić teraz. Dlaczego? Dlatego, że rzeczą podobnie wstrząsającą dla mnie jak ten mechanizm przygotowań, które były przygotowaniami, żeby pan prezydent był bezradny i przez nikogo nie chroniony, świadomie robiono tak, żeby on nie był chroniony, jest analogiczny do tego, co się działo później ze śledztwem w tej sprawie. To jest rzecz, która spadnie między innymi na naszych kandydatów w Parlamencie Europejskim. Otóż nawet wmawia się, nam mówiono, że tylko łagodne, dobrotliwe ręce pana premiera Władimira Putina są właściwe do tego, żeby zbadać tę tragedię. I dlatego oddano wszystko w ręce pana Władimira Putina. Cały materiał dowodowy, wszystko jeszcze raz przekonywano, nie wolno naciskać. Nie wolno podejrzewać czegokolwiek. Rosjanie są najlepsi do zbadania śmierci prezydenta Rzeczypospolitej. Jakbyśmy nie mieli 300 lat historii, jakby nie było tych, którym strzelano w tył głowy, jakby nie było tych dziesiątków i setek tysięcy zabijanych w Polsce po 1945 roku, także tutaj na ziemi świętokrzyskiej, jakby nie było okupacji sowieckiej, jakbyśmy nie wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Ale tak nas zapewniano, o tym nas przekonywano. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, znowu nie wierzyłem, gdy to zobaczyłem, że 13 kwietnia 2010 roku tam w Smoleniu, tam w Moskwie odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, która miała badać tę tragedię pod przewodnictwem pana premiera Władimira Putina. I oni się spytali. Był tam ze strony polskiej pan Arabski, był pan prokurator Parulski i była oczywiście pani minister Kopacz jako reprezentanci i przedstawiciele pana Donalda Tuska. I wtedy Rosjanie się spytali, powiedzieli tak, przyjechali do nas, zgłosili się przedstawiciele organów śledczych Unii Europejskiej, że chcą wziąć udział w tej komisji i chcą nadzorować te badania, chcą brać udział w tych badaniach. My, mówi Anotina, bo ona to przedstawiała, my uważamy, że rosyjscy specjaliści są najlepsi i że niepotrzebni są tacy, ale zostawiamy to, co wy na to, nasi towarzysze polscy. A oni zwiesili głowy i milczeli. Ona odczekała 10 sekund i powiedziała, no to w takim razie wszyscy się zgadzamy, specjaliści rosyjscy są najlepsi, niepotrzebni są nam przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. I wyrzucili ich za drzwi. Otóż jednym z obowiązków, którego na pewno nie wykona nikt z Platformy Obywatelskiej, którego na pewno nie wykona nikt z SLD, którego na pewno nie wykona ani pan Rosati, ani pan z PSL-u, ani nikt inny, który muszą wykonać Polacy, którzy chcą dojść do prawdy o śmierci naszej polskiej elity narodowej, to jest dopytanie się właśnie w organach Unii Europejskiej. Kto to był, jak to było i zażądania stworzenia komisji
międzynarodowej, bo widać, że tam był jakiś cień, że tak powiem, świadomości, że trzeba Rosjanom patrzeć na ręce, że przynajmniej wysłano swoich przedstawicieli, których wyrzucił pan Donald Tusk, których wyrzucili pan Arabski, pani Kopaczowa i pan Paruński. I to obok tych spraw, które są na co dzień tak niesłychanie istotne. Obok spraw związanych z pieniędzmi, które mieli dostać polscy rolnicy. Jak państwo wiecie, polscy rolnicy mieli dostać dopłaty do hektara równe rolnikom z państw zachodnich, niemieckich, francuskich i tak dalej. I Donald Tusk to lekką ręką oddał. Od 2014 roku rolnicy mieli dostawać tyle samo. Otóż rozdano to, oddano to. Dlaczego? Nie wiemy. Wiemy przecież, że Polska miała dostać 35 miliardów euro właśnie na tę najbliższą perspektywę 2014-2020. I Donald Tusk powiedział, nie, my będziemy negocjowali. My będziemy negocjowali. I w pocie czoła siedli do stołu negocjacyjnego i negocjowali i wynegocjowali. Zamiast 35 miliardów, 26 miliardów i pół. To jest cud. Naprawdę szczyt negocjacji, żeby z większego, co nam dawano, wynegocjować na mniejsze. No to jest rzeczywiście polskość to nienormalność. No bo takich negocjacji nikt jeszcze na świecie nie widział. To obok tych pieniędzy, które się nam należą i które pani Beata ma wyszarpać stamtąd, pazurami, że tak powiem, i zębami stamtąd, sprawa smoleńska jest jedną także z ważnych spraw, których nie możemy zapomnieć. Ja nie mówię, że jedyną. Nie, tak nie jest. Nigdy tak prawie nie stawialiśmy. Ale to nie znaczy, że możemy zapomnieć, jak zabito prezydenta Rzeczypospolitej. To nie znaczy, że możemy zapomnieć, jak zginęli przedstawiciele narodu polskiego. Bo jak zapomnimy, to nie dziwmy się później, że i nas będą tak traktowano. Bo tak jesteś traktowany, jak sam siebie szanujesz. Nie szanujesz siebie, to nie będziesz szanowany. Otóż po to, żebyśmy byli szanowani, wysyłamy takich ludzi jak pani Beata Gosiewska, bo jest twardą kobietą. Rzeczywiście życie ją, zwłaszcza w ostatnich latach, tej twardości nauczyło i do tej twardości zmusiło. Ja widziałem, jak ją atakowano, ja widziałem, jak się z niej śmiano, ja widziałem, jak nią pomiatano, ja widziałem, jak ona musiała pamięci swojego męża właśnie pazurami i zębami bronić. Umiała obronić pamięć swojego męża, będzie umiała obronić także interesy narodu polskiego, państwa interesy, świętokrzyskie interesy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi za to, moim zdaniem, bardzo dobre wystąpienie, za wyjaśnienie wielu kwestii, wątpliwości, które nas nurtowały. Szanowni państwo, jak i pan minister i pani senator zapowiadali, w naszym dzisiejszym spotkaniu przewidziany jest również czas na wypowiedzi, na państwa zapytania, na państwa wnioski. Stąd zapraszam do dyskusji. Nie mamy niestety bezprzewodowych mikrofonów. Także jeżeli państwo mają życzenie, to albo z tego miejsca, gdzie siedzicie, to ja mam prośbę o dosyć głośne pytanie, abyśmy mogli je wszyscy usłyszeć. Ewentualnie zapraszam do tego mikrofonu, który trzymam w ręku. Wówczas cała sala będzie bardzo dobrze słyszała. Tak, szanowni państwo, proszę. Ja nie mam tak za bardzo pytania, bo słuchałem audycji pani senator Kiesa, nie? O 10 niedzielę. I widzę, że PSL-owi puszczają nerwy. Bo pan poseł, europoseł Siekierski strasznie zaatakował panią kochaną Beatę. Panią Beatę. I mi się wydaje, że oni już czują, przeczuwają, co z nimi będzie. Także na wygraną PSL-u mamy, tego, PiS-u mamy duże szanse. Szanowni państwo, ja może nie wszyscy słuchali i też no, jakby finał dalszy tego był po programie i w dniu dzisiejszym, bo dzisiaj też mieliśmy debatę, która będzie emitowana wieczorem bez demagogii,
Rzeczywiście pan poseł Czesław Siekierski, pan europoseł od początku kadencji, od początku, przepraszam, Parlamentu Europejskiego, człowiek spokojny i zrównoważony. Na moją wypowiedź, że niestety partia chłopska, która powinna dbać o interesy wsi, wywalczyła, znaczy nie walczyła o dobry budżet w tej perspektywie dla rolnictwa. I dlatego dostaliśmy 4 miliardy euro mniej chociażby wcześniej. Na co rzeczywiście pan Czesław Siekierski rzucił się z takimi, no co to PiS mnie atakuje, pan senator mówi, a jak głosowaliście za ubojem rytualnym? No i no, ja oczywiście z reakcji programu, tego, że była to ostatnia wypowiedź, nie mogłam się odnieść. Natomiast pan poseł, to było dla niego nienormalne, albo nerwy mu rzeczywiście puszczają, bo jego mandat wisi na włosku. Po programie podszedł do mnie i przeprosił, powiedział: pani senator, bardzo, bardzo przepraszam, poziom cukru mi skoczył, ja mam z tym problem. No, ja mówię: panie pośle, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, natomiast moi drodzy, no z tym ubojem rytualnym to jest kompletna nieprawda. My mamy chociażby opracowania naszych ekspertów zespołu rolnego i jasno to pokazuje, że eksport wołowiny, przede wszystkim na eksport wołowiny wpływ miały dopłaty, które dokonywała Agencja Rynku Rolnego. I poza tym no, chociażby sprawy cła w Turcji, wiem, że tam nałożono z 30% do 70%, zwiększono stawki celne i to było przede wszystkim przyczyną. Natomiast rzeczywiście PSL to głosowanie dotyczące uboju rytualnego wykorzystał i wiele uboju związanych ze słuszną partią ludową rzeczywiście też wykorzystało na ten moment, żeby zupełnie bez powodu obniżyć ceny skupu. I taka była prawdziwa przyczyna. Natomiast no, jako argument mój, że Polskie Stronnictwo Ludowe od lat rządzi, najpierw współrządzi, najpierw z koalicją z SLD, teraz z koalicją z Platformą Obywatelską, rzeczywiście kompletnie nie ma wizji rozwoju polskiej wsi, polskiego rolnictwa. No chociażby skompromitowany minister Sawicki, który skompromitował się, odwołali go, Polacy zapomnieli, za chwilę no, wrócił i bezczelnie mówi, że no, no cóż, nic się nie stało. Sprawa chociażby afrykańskiego pomoru świń, no to jest jakiś sabotaż. Ktoś podrzucił te dwie sztuki zarażone. Afrykański pomór świń jest to bardzo zakaźna choroba. Gdyby ona wystąpiła w Polsce, to byśmy mieli kolejnych mnóstwo przypadków, bo dziki żyją w stadach i one nawzajem by się zarażały. No ktoś gdzieś na nas raptem nagłośnił, to była sprawa dla prokuratora, który powinien wyjaśnić, skąd te sztuki tam się znalazły. Niestety, w PSL-u, jak wiemy, kłócono się wtedy o władzę, o stołek ministra. Jednego ministra odsunięto, a za to kto zapłacił? Za to zapłacili polscy rolnicy, zapłacili niesłusznie jakieś embargo. No, no tutaj jeszcze no, cała jakby polityka Unii Europejskiej w stosunku do Rosji, która nam z przyczyn politycznych, no nie bójmy się o tym mówić, nakłada różne embarga, różne preteksty są wymyślane i to jest tak naprawdę bardzo szkodliwe i w rządach, w czasie kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, my żądaliśmy od Unii Europejskiej, aby wykazywała się solidarnością i aby to Unia Europejska, a nie Polska pojedynczo negocjowała, czy żądała od Putina zachowania jakichś takich elementarnych zasad. Natomiast teraz w PSL-u kłócą się i tutaj rzeczywiście no, panu posłowi Siekierskiemu puściły nerwy. Przepraszam je też dzisiaj, że nie wie dlaczego to mu się zdarzyło. Mówi, no ale przeprosiłem. Ja mówię, panie pośle, ale krzyczał pan na mnie publicznie, a przepraszał pan prywatnie, więc... Słuchacze nie wiedzą, bo rzeczywiście była to sytuacja zabawna i rzeczywiście obserwujemy tutaj też no, nie tylko takie wystąpienia, ale też no, ja kiedyś będąc na
4 spotkaniach włączyłam telewizor i usłyszałam od marszałka, że no Gosiewskiej nie ma, tak? No tak, takie rzeczy też można usłyszeć, no, oskarżenia Palikota, ruchu Palikota, naszego przedstawiciela, posła, który był w SLD, nagle po wyborach zmienił front i tutaj u nas lokalnie udaje niby jakiegoś eksperta, zresztą no, Leszek Miller go najlepiej, ja się nie zgadzam z Leszkiem Millerem, ale go ocenił właściwie. To, co jest groźne w ruchu Palikota, to jest zachowanie ich szefa. Jak ja przesłuchałam sobie kilka programów Kropka na D, ponieważ otrzymałam zaproszenie, z którego nie skorzystałam, bo ostatnie moje wystąpienie w Kropce na D u pani Moniki Olejnik, jej straszne oczy śnią mi się do tej pory. To była naprawdę taka nienawiść, ta pani z takimi wielkimi, nie powiem, że wilczymi oczyma, ale jest coś z tego rodzaju. Prawie się przez stół na mnie rzucało. Oczywiście chodziło o katastrofę smoleńską, ale ja stwierdziłam, że nie mam ochoty, ale przejrzałam, co było w kolejnych programach. A tu dyskusja o tej tęczy, no bez jednego koloru, której nie powinno się tęczą nazywać. A to o swobodach tych mniejszości homoseksualnych. A to Palikot, który mówi, że on w Gdańsku wsiada do jakiegoś gamdziabusa czy coś w tym stylu, będzie nasiona konopi rozdawał młodym. Słuchajcie, no te ich występy z wolne konopie i tak dalej, tutaj media jakby to tolerują, natomiast do mnie, do mojego biura senatorskiego przychodzą matki rozpaczone, których bardzo często dorosłe dzieci popadają w nauk. I jak ludzie mi zaczynają opowiadać, to ja otwieram oczy tak szeroko. Teraz wśród młodych nie ma imprezy, nie ma zabawy, żeby nie paliło się tej tak zwanej trawki. Od tego się zaczyna, potem jest eksperymentowanie, inne narkotyki. Jest duża grupa ludzi młodych. No oczywiście do tego dochodzi, że oni kończą studia, nie mogą znaleźć pracy, nie widzą sensu życia, popadają w nauk. Trafiła do mnie ostatnio matka z porządnej rodziny, naprawdę porządna rodzina kielecka, 20-letni syn. Zaczął popalać te wszystkie używki i co? I nagle wpadł w wielką agresję, odwieźli go do zakładu psychiatrycznego i ma podwójną diagnozę, psychiatryczną i uzależnienie od narkotyków. I ta matka mówi, ja bym mówi temu, już nie będę cytować, mówi własnymi paznokciami i tak dalej. Mówi, niech pani mu to powie, jak pani go spotka. To jest naprawdę, ci ludzie za to powinni odpowiedzieć, za modę wśród ludzi młodych na właśnie te narkotyki. No, jeden z posłów przed programem, pan Rozenek, wykładał mi, że marihuana to przecież jest zioło, to naturalne, to ekologia, to można, tym można leczyć autyzm. I no, mam nadzieję, że w tych wyborach ci ludzie zapłacą i znikną ze sceny politycznej, ale to zło, które oni wyrządzają ludziom młodym, to z tym złem my będziemy musieli się uporać. I to, co ja mówiłam, ta matka, która przyszła z tym swoim synem z podwójną diagnozą, mówi, w Polsce są 2 ośrodki do leczenia podwójnej diagnozy, psychiatrycznej i uzależnieniowej. To są Gliwice i Bydgoszcz. Ja nie mam szans, żeby mój syn się tam dostał. Niech pani pomoże, niech pani coś zrobi, tak? Tylko ja pytam, ilu takich młodych ludzi jest, którzy powinni kończyć studia, mieć możliwość pracy w Polsce, rozwoju, zakładania rodzin, a oni, nie mając perspektyw, mając takie zachęty, promocję takiego stylu życia, do tego jeszcze dochodzi promocja tych homo różnych zachowań genderowskich, Bóg wie czego. Ostatnio rozmawiałam z księdzem, który wrócił z Niemiec. Moi drodzy, on mówi, pani senator, mówi, pokazywali mi gimnazjaliści zdjęcie, mówi, u nich to nic nadzwyczajnego, mówi, w szkole nad tablicą, mówi, wisi jakaś lalka dmuchana z seks shopu. I mówi, i nawet tam się odbywają lekcje, mówi, edukują ich. Mówi, do nas to jeszcze nie przyszło, mówi, ale to u nich, oni mówi, ci, którzy z tym walczą, no tam rodziców, którzy nie godzą się, albo ich dzieci nie chcą podlegać wczesnej edukacji seksualnej, w skrajnych przypadkach się zamyka do więzień. Do nas to jeszcze nie dotarło i mam nadzieję, że nigdy do nas to nie dotrze, ale o tym trzeba w Unii Europejskiej mówić i w parlamencie.
Unia nie powinna się naszymi sprawami obyczajowymi zajmować. My mamy własną kulturę, własne tradycje. To rodzice mają decydować o tym, w jakiej kulturze, w jaki sposób mają być wychowywane ich dzieci. No, chociażby ostatnie wystąpienia rzecznika praw obywatelskich. No, skandal. To jest takie właśnie przerzucane przez te zdemoralizowane kierownictwo europejskie tych różnych przepisów w sposób naprawdę jakiś taki ukryty pod szczytnymi hasłami równouprawnienia. No nasza pani profesor Krystyna Pawłowicz to bardzo, że tak powiem, często humorystycznie, ja właśnie tydzień temu gościłam panią profesor, wykłada, ale w jakże mądry sposób, no i za to oczywiście jest krytyko atakowana wręcz wściekle w jakiś histeryczny sposób. Ale ona mówi, tak naprawdę mówi prawdę, ona nie oszukuje, tak? Ona mówi prawdę prosto w oczy i za to jest atakowana. I moi drodzy, no to tyle mojej przydługiej wypowiedzi a propos pana posła Siekierskiego, którego rzeczywiście losy jego mandatu się ważą i myślę, że stąd ta nerwowość. Szanowni Państwo, proszę o kolejne pytanie. Państwa spotkanie było szeroko reklamowane, było dużo plakatów kolorowych, była reklama w internecie, w prasie, w radiu i w Staszowie, kilkunastotysięcznym miasteczku, przyszło na to spotkanie no, grono emerytów, które przychodzi no, często na spotkania w Dom Kultury oraz troje ludzi młodych i troje ludzi w moim wieku, czyli tak gdzieś około 50. Czy Państwo są partią, która chce zdobyć władzę i Prawo Sprawiedliwość prowadzić na tamtym świecie, tym lepszym, czy jeszcze na tym? Przy takim składzie. Szanowni Państwo, umówiliśmy się tak z panią senatorem, z panem ministrem, że ja udzielę odpowiedzi na to pytanie. Owszem, dosyć mocno reklamowaliśmy dzisiejsze spotkanie i ja powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony tą frekwencją, aczkolwiek chciałbym, aby w naszym społeczeństwie Staszowa było tak duże zainteresowanie polityką, że ta sala wypełniona byłaby w szwach. Niestety tak nie jest. Szanujemy wolny wybór każdego Polaka, jeżeli ktoś chce, to przybędzie na spotkanie, jeżeli nie, to ma prawo robić szereg innych rzeczy w tym czasie. Natomiast, szanowni Państwo, ja powiem szczerze tak, co do wyników wyborów, ja jestem dosyć spokojny, bo Prawo i Sprawiedliwość, nasz program, nasi kandydaci cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Przypomnę Państwu, że w 2011 roku wyborach parlamentarnych nasz powiat cieszył się najwyższym poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie sondaże również wskazują, że jesteśmy mieszkańcami powiatu, w którym Prawo i Sprawiedliwość cieszy się również jednym z największych poparć. Większe tylko ma powiat włoszczowski, powiat ostrowiecki. To jest, szanowni Państwo, blisko 40% to jest poparcie Prawa i Sprawiedliwości w naszym powiecie. I to jest właściwa odpowiedź na to pytanie. Jeszcze jedna odpowiedź. A pan powinien wiedzieć, chyba, że pan tego nie wie. Jeżeli pan nie wie, to niech się pan douczy. Głos każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu czy ma lat 18, czy 120, jest takim samym głosem. I najwyższy czas bo może pan przegrać przez głos 121 pani. Niech pan uważa. Proszę bardzo, tu z tej strony ktoś, proszę. Do pana ministra. Z tego czasu, pamiętając prezydenta nieżyjącego, on był jednej myśli, z tego co ja dobrze pamiętam, premierem Orbanem. Tak, pan premier Orban przez ileś lat ostatnio był bardzo krytykowany przez Unię Europejską za to, że wprowadza jakieś tam zmiany, które oczywiście dla Węgrów były korzystne, ponieważ obecnie wygrał bardzo dużą większością głosów i był nagabywany, zmagany, że tak powiem, przez Unię Europejską. W tej chwili jest dalej zmagany przez to, że podpisał z Rosją umowę na budowę elektrowni atomowej. Natomiast nie mówią tego, że Niemcy i Francuzi budują dla Rosji statki, okręty wojenne, najnowocześniejszej generacji. Proszę mi powiedzieć, jakie pan minister i Prawo i Sprawiedliwość ma na ten temat zdanie?
Mamy takie zdanie, iż uważamy pana Viktora Orbana i wyrządzone przez niego Węgry za jednego z lepszych sojuszników Polski. Liczymy na to, że nasza współpraca będzie dalej owocowała wspólnymi stanowiskami i wspólnym działaniem. Pan Viktor Orban wdrożył skutecznie ten program gospodarczy. Oczywiście jest inna skala. Węgry to jest 1/4 Polski, więc to jest zupełnie inna sytuacja, ale on podjął te same reformy, te same zmiany i w 4 lata, proszę Państwa, w 4 lata ten mały naród doprowadził do tego, że oni się wyzwolili z zadłużenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To, co nam się wydawało, tacy ludzie różni mówią, to niemożliwe, skądżeż, nie da się tego zrobić, najlepiej to się ubierzcie w białe prześcieradła i ciągajcie na najbliższy cmentarz, dlatego, bo ci, którzy kradną, będą rządzili, rządzą i będą rządzili zawsze, nie macie żadnych szans. A Orban pokazał, że jest szansa obłożenia tych wielkich sklepów wielkopłaszczyznowych, prawda, podatkiem, że można obce banki obłożyć podatkiem, że to wszystko można zrobić, że to nie jest tak, że wszystko trzeba sprzedać, zniszczyć, a my mamy być bez niczego zupełnie, bo jak ktoś chce kupić za złotówkę, to niech bierze za złotówkę, nie liczy się interes narodu, nie liczy się interes polskiej gospodarki, liczy się tylko to, żeby był tak zwany wolny rynek. Wolny rynek dla złodziei, wolny rynek dla bandytów. Orban pokazał, że tak nie jest. Nawiasem mówiąc, ta elektrownia atomowa to jest elektrownia, którą on odziedziczył po komunistycznych Węgrzech. To jest elektrownia atomowa, którą budowali Rosjanie i on nie miał wyjścia. On nie miał wyjścia, tylko oni mogli to remontować, bo tylko oni znają tę technologię. W związku z tym cały ten atak na Węgry jest atakiem zastępczym. On ma zasłonić interesy, jakie pani Angela Merkel robi z panem Putinem. Tę rurę przecież, którą słusznie nazwano kiedyś paktem Ribbentrop, rurą Ribbentrop-Mołotow, prawda, ten tak zwane północne obejście. Także to, co powiedziała niedawno we Frankfurter Allgemeine Zeitung, w piątek ostatni, powiedziała: Ukraina Ukrainą, a Rosja jest naszym strategicznym partnerem. To jest jej deklaracja, ale żeby zasłonić oczy, żeby zakrzyczeć to, prawda, to krzyczy: łapaj złodzieja, bij Orbana, bo on wprowadził chrześcijańską konstytucję, bo on obłożył wielkie sklepy, prawda, podatkiem, bo on odbudowuje drobny, rodzinny handel, bo on broni interesu węgierskiego, bo on spłacił fundusz walutowy. Więc to jest typowe skierowanie uwagi na konkurenta, którego chce się zniszczyć. Tutaj nie ma nic wspólnego z meritum. Bronimy Orbana, uważamy, że jest dobrym naszym sojusznikiem i chcemy razem z nim działać, podobnie jak z innymi państwami Europy Środkowej, bo to był program przecież pana Lecha Kaczyńskiego. Budowa Europy Środkowej, która dzięki temu, że będzie razem działała, będzie, której interesy będą respektowane w Unii Europejskiej. Będziemy na tyle szanowani, na ile będziemy silni. A będziemy silni, jeżeli wokół nas będą sojusznicy. Jest zupełnie oczywiste, że przecież łatwiej się jest bronić przed imperializmem rosyjskim wtedy, kiedy to jest obrona w Tbilisi, kiedy to jest obrona na Kaukazie, kiedy to jest obrona na Dnieprze, niż wtedy, kiedy oni nam podchodzą i rzucają się do gardła na Bugu czy na Wiśle. No to jest zupełnie oczywiste, tylko ten program był atakowany, niszczony, była dywersja wobec tego programu realizowana przez pana Donalda Tuska i przez pana Sikorskiego. Stąd atak na pana premiera Kaczyńskiego, na Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest takim samym atakiem jak na pana Orbana. Po prostu ci ludzie wiedzą, że są odpowiedzialni za zniszczenie polskiego wojska. Proszę Państwa, zobaczcie, co zrobiono z polskim wojskiem w ciągu ostatnich lat. Jesteśmy jedynym krajem, który nie ma ochrony terytorialnej kraju. Jedynym krajem, którego młodzi ludzie nie przechodzą przez żadne ćwiczenia wojskowe. Że to jest szaleństwo jakieś. Po prostu szaleństwo. To jest świadoma destrukcja państwa i narodu. A potem mówią nagle: ojej, co to się stało? Niemożliwe. Rosjanie weszli do Krymu. Pan Putin zaatakował Ukrainę. To Hitler jakiś, mówią.
Hitler, ci sami, którzy oddali los prezydenta Rzeczpospolitej w ręce tego Hitlera, nagle się obudzili, nikt by się nie spodziewał, mówią teraz, bo nikt by się nie spodziewał, że coś takiego może zrobić pan Putin. Jak on wystrzelał ileś tam swoich ludzi, to oni nie wiedzieli, kim on jest, tak? Wiedzieli. Tylko oddali świadomie losy państwa polskiego w te ręce i dopiero teraz próbują chyłkiem, tak powiem, zrzucić odpowiedzialność za to na kogoś innego, między innymi podnosząc wetes wokół pana premiera Orbana. Pan premier Orban jest jednym z bohaterów odbudowującej się prawdziwej Europy, Europy niepodległych państw i ma rację w tym, co robi. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, tu szef sztabu wyborczego, pani senator, pan Janusz Barański wskazuje, że powoli będziemy musieli kończyć, ponieważ nasi goście mają jeszcze kolejne spotkanie w Busku Zdroju, także proszę jeszcze o dwa pytania i powoli zmierzamy do końca. Proszę, jeśli można, obserwując naszą rzeczywistość, przeciętny obywatel, jeżeli obserwuje to naszą rzeczywistość, to widzi, że wiele gałęzi, albo niemal wszystkie, są proszycze. To pan minister to wymienił, nie będę tu tego powtarzał. Tylko mnie zastanawia i gnębi to, kim są członkowie PO, kim są posłowie PO, że pozwalają, aby taki człowiek nimi rządził, aby taki człowiek prowadził Polskę do No to jest dobre pytanie. To naprawdę jest dobre pytanie. Wie pan, ja niektórych z nich znam. Ja niektórych z nich znam. I powiem państwu coś, co mówię ze wstydem pewnie. To są ludzie, którzy tak się boją, że oni do toalety przychodzą i w toalecie mnie pytają, słuchaj, naprawdę był wybuch? Słuchaj, powiedz mi, jak to było. Bo nas okłamują. To powiedz mi, jak to było. Ale robią to po cichu w toalecie sejmowej. Nie odważają się tego zrobić publicznie, nie odważają się tego zrobić w Sejmie. Jak im każą głosować przeciwko temu, żeby Polska prowadziła, przecież było takie głosowanie, nie wiem, czy państwo wiecie. Było takie głosowanie. W maju 2010 roku było głosowanie nad tym, czy to śledztwo ma prowadzić Polska, czy ma prowadzić Rosja. I oni głosowali za tym, żeby prowadziła to śledztwo Rosja. To nie jest tak, że to jest tylko Tusk. Oni ze strachu przed Tuskiem, ze strachu właśnie przed tym, czy zostaną wystawieni na listy, czy nie zostaną wystawieni na listy, czy dostaną jakieś lukratywne, że tak powiem, korzyści, czy ich nie dostaną, ze strachu głosowali za tym, żeby oddać to śledztwo w ręce rosyjskie. To są ludzie, którzy mają złamany kręgosłup. Ale patriota to stawia ojczyznę na Proszę pana, ja powiem tak, niech oni już nie będą nawet takimi patriotami, ojcze, niech oni zwykłą, normalną uczciwość i porządność, swoją własną twarz. Już nie mówmy o takich wielkich rzeczach, bo to jest dla nich za dużo. Oni tego nie rozumieją. To jest dla nich za duże wyzwanie. Ale niechże zwykłą, normalną uczciwość postawią, wie pan? A oni nawet, na to ich nawet nie stać. Co więcej, bo chcę wam powiedzieć, powtarzam panu, że oni wiedzą, jak jest. Oni, powtarzam, przychodzą do mnie po kryjomu pytać się i mówią, tak, masz rację. Ale potem w Sejmie głosują zupełnie inaczej, bo się boją po prostu. Bo się boją, bo są przede wszystkim tchórzami. A poza tym, wie pan, no może jakiś dziadek z Werbatu albo z Chodziną, nie wiem, no to już jest inna sprawa. Proszę, ostatnie pytanie. Dokładnie to, co pan powiedział o tych rozmowach, no ustala, a co nie on ma tak samo. Idealnie to samo powiedział senator Gildy, jak również, że w kuluarach podjęły się wspólne decyzje, zgadzały się z tobą. A w głosowania głosują totalnie przeciwnie i później pada pytanie, czemu, to by takie było zarządzenie z góry. Teraz mam jeszcze jedno pytanie. Tu mam troszkę wspólną historię. Chciałbym tak powiedzieć, do pani, bo pan przypomniał o jednej rzeczy, która to dobrze pokazuje. No przecież był ten SMS, o którym powiedział pan generał Petelicki, prawda? Że dotarł do niego SMS w tego samego dnia katastrofy, w której on został rozesłany po wszystkich członkach Platformy Obywatelskiej, jak mają odpowiadać.
że mają mówić, że to są, że to zrobili piloci. Że mają mówić, że to zrobili. Oni dostają po prostu wytyczne rozkazy, jak mają mówić. I tak mówią ze strachem. Spotkaliśmy się w samym więzieniu w Iławie w Załęczu. Nie spotkaliśmy się bezpośrednio, ale w tym samym czasie w tych więzieniach. No nie powiem, że mi miło. Ale wracając właśnie do tego naszej solidarności, to zostawmy w taki ohydny sposób rozwinę. Jak my możemy dzisiaj połączyć tych ludzi, czy może wysłać tych ludzi, którzy zostali wierni naszej idei solidarnościowej, żeby tą Polskę jednak odbudować często. Bo jak pan pamięta, przecież pan doskonale wie, pański kolegu Michni, pan bliski kolegu Kuro. No kolego to przesadno. To, że bardzo uprzejmie proszę, to, że ktoś siedział w tym samym pokoju z bandytą, to jeszcze nie znaczy, że bandyta jest jego kolegą. Spokojnie. Mówimy o kolegą to przesadno. Mamy na uwadze między innymi to, prawda? Oczywiście nie porównując pana Michnika do bandyty w żadnym wypadku. To mamy w tej chwili, o przykładzie siedzenia z panem. W tej chwili jest. Mamy prezydenta Komorowskiego, który nie wiadomo, czy jest prezydentem, czy prezydentem. I tak, pan mi chce wytknąć, że ja go, uczyłem w harcerstwie. No uczyłem go. Niestety, tak. Nie nauczyłem, jak się okazało. Nie przyjęło się. No nie u każdego się przyjmuje, u niego się nie przyjęło. Panie ministrze, jak możemy odczuwać te nasze idee, prowadzić życie, które będziemy w roku? Proszę państwa, spójrzcie na to, jak to naprawdę wygląda. Pan pyta, jak możemy to zrobić. Proponuję, żeby pan szerzej spojrzał na rzeczy. My to już robimy. Zobaczcie, było 10-milionowa Solidarność i bardzo często dotyczy, och, jak ona była wielka, jak ona była wspaniała, wielki ruch społeczny, rzeczywiście, największy w historii świata. Warto o tym wiedzieć. Warto o tym wiedzieć. Obok ruchu Mahatmy Gandhiego, największy w historii świata ruch narodowo-wyzwoleńczy to była Solidarność. Potem przyszedł czas zdrady. Czas, kiedy tacy ludzie jak Michnik oddali tę Solidarność w ręce generała Jaruzelskiego, w ręce Kiszczaka i nazwali ich jeszcze na pośmiewisko nam, żeby się w twarz śmiać ludźmi honoru. Nazwali morderców ludźmi honoru i w swoich mediach upowszechniali i upowszechniają taką wiedzę, żeby nas upokorzyć, żeby naród polski upokorzyć. No ale po tym czasie smuty, po tym czasie rozbicia, po tym czasie różnych partii, partyjek, różnych, tak powiem, ludzi, którzy wymyślali absurdy różne, zwłaszcza gospodarcze, mówiąc, że nieważne są emerytury, nieważne są renty, nieważny jest polski przemysł, nieważna jest polska wytwórczość, liczy się tylko kapitał, wszyscy mają być pośrednikami, wszyscy mają być kupcami itd., itd. Przyszła wielka praca Jarosława Kaczyńskiego i zobaczcie państwo, jak olbrzymią część polskiego społeczeństwa skupił Jarosław Kaczyński, począwszy od ludzi związanych z Radiem Maryja, no, jednego z największych Polaków. No, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ojciec Tadeusz Rydzyk jest jednym z największych żyjących Polaków. On może być porównywany w swoim dziele, jeżeli chodzi o mass media, tylko do ojca Kolbe, wyłącznie do ojca Kolbe. On naprawdę jest człowiekiem, który nam przywrócił wolne słowo w Polsce. Nikt czegoś takiego wspaniałego nie zrobił. A więc od środowiska związanego z Radiem Maryja poprzez Solidarność, a w centrum jest Prawo i Sprawiedliwość. Ten obóz patriotyczny skupia dzisiaj 40% Polaków. To może nie jest zorganizowanych 11 milionów jak wtedy, ale głosuje co najmniej, a nawet więcej niż 11 milionów. Nigdy w Polsce nie było tak wielkiej siły politycznej jak ta, którą udało się zorganizować Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ceńmy to, rozumy to, że tak powiem, rozwijajmy to, umacniajmy to, a nie wracajmy do mitu Solidarności, która istniała dosyć krótko i która była bardzo, bardzo wewnętrznie zróżnicowana. Pan mówił o tym, że moim kolegą był Michnik. Nie był moim kolegą, ale w Górze Kalwarii go na przedstawiciela na pierwszy zjazd nie wybrali na wszelki wypadek, bo się zapisał do organizacji mleczarskiej w Górze Kalwarii, bo jak państwo wiecie,
struktura wyborcza w Solidarności była taka, że żeby się dostać na zjazd krajowy, trzeba było być wybranym w organizacji, swojej zawodowej organizacji na samym dole. No to on się zapisał do mleczarni w Górze Kalwarii na dzień przed wyborami. Myślał, że w ten sposób będzie wybrany i nie został wybrany i nigdy się nie dostał normalną drogą do władz krajowych. Dostał się dopiero wtedy, gdy przyszedł stan wojenny. Dostał się dopiero wtedy, kiedy zaczęła się liczyć przede wszystkim co? Dwie rzeczy. Propaganda i pieniądze. I wtedy rzeczywiście to środowisko, Kuroń, Geremek, Michnik, to środowisko rzeczywiście przejęło władzę w Solidarności. I tak doszło do Okrągłego Stołu. I tu, ale to było od początku, te podziały były przecież bardzo duże od samego początku. Solidarność nigdy nie była monolitem patriotycznym, nigdy nie była, choć była wspaniałym, wielkim, naprawdę naszą dumą, ruchem społeczno-narodowym. Dzisiaj obóz patriotyczny skupiony wokół Prawa i Sprawiedliwości jest nieporównanie silniejszy. Ma program nieporównanie bardziej precyzyjny. Przecież w tym samym czasie, na pierwszym zjeździe Solidarności, kiedy uchwalono program Samorządnej Rzeczpospolitej, naprawdę z całym szacunkiem dla moich kolegów, wielbłąd dwugarbny, rzeczywiście dziwactwo nieprawdopodobne. W tym samym czasie kluby Służby Niepodległości, które zakładałem, prawda, opublikowały program, który zakładał wolne wybory i oparcie polskiej gospodarki na prywatnej własności, co wtedy było atakowane przez tych samych ludzi, przez pana Balcerowicza, tych samych, którzy nie minęło 10 lat i ci, którzy nam kazali socjalistyczną gospodarkę uprawiać, na nas zaczęli krzyczeć, że my jesteśmy szkodnikami, bo bronimy polskiego interesu narodowego, bo mówimy, że nie wszystko, co prywatne, jest najlepsze. No bo oczywiście nie wszystko. Musi być racjonalność, musi być punkt widzenia interesu narodowego brany pod uwagę. Czasami jest najlepsze prywatne, a czasami najlepsze jest spółdzielcze, a czasami najlepsze jest państwowe. Nie może być jednej sztampy tylko dlatego, że ktoś chce Polskę zniszczyć i jego kumple mają na tym zarobić, prawda? Więc mówię o tym, że zmiana długo trwała, długo, rzeczywiście, to była droga przez mękę, którą przeszedł pan Jarosław Kaczyński, ale zbudował potęgę taką, jakiej w Polsce nie było, skupioną wokół Prawa i Sprawiedliwości. Więc bardzo proszę, żeby pan tym, którzy pytają, jak odbudować prawdziwą polską narodową solidarność, powiedział: wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości, głosować na panią Beatę Gosiewską. To jest właściwa odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, rozmowy z państwem to naprawdę czysta przyjemność, ale mamy kolejne spotkanie. Bo przyjemność się kiedyś kończy. Tak, wszystko zrobione kiedyś się kończy. A nawet kolejne spotkanie w miejscowości, panie ministrze, w której jeszcze niedawno wypoczywał pan generał Wojciech Jaruzelski, a wizytę mu złożył młody działacz SLD, właśnie, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego i zamieścił swoje zdjęcia na Facebooku z uściskiem dłoni generała, ale pod presją opinii publicznej wycofał się i ukrył te zdjęcia. Mam nadzieję, że ten uścisk generała mu nie pomoże, tylko będzie oceniał właściwie. Ja pani powiem tak, nic nie wiedziałem i wolałbym nie wiedzieć o panu Jaruzelskim nic, ale ponieważ leży tam moja prababka Winczakiewiczowa, to na pewno z przyjemnością tam pojadę. Szanowni państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam 25 maja do wyboru. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeżeli ktoś ma życzenia, na pana petach są wyłożone materiały wyborcze pani senator Beaty Gosiewskiej. Dziękuję pani senator za to dzisiejsze spotkanie.